A teraz wysłuchamy homilii Ojca Świętego Franciszka. Słowa apostoła Pawła rzucają światło na początek nowego roku. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty. Uderza wyrażenie pełnia czasu. W starożytności czas odmierzano, opróżniając i napełniając amfory. Gdy były puste, rozpoczynał się nowy okres czasu, który kończył się, gdy były pełne. Oto pełnia czasu, kiedy amfora historii jest pełna, przelewa się Boża łaska. Bóg staje się człowiekiem i czyni to w znaku niewiasty Maryi. Ona jest drogą wybraną przez Boga, jest punktem dojścia wielu ludzi i pokoleń, które kropla po kropli przygotowywały przyjście Pana na świat. W ten sposób matka znajduje się w centrum czasu. Spodobało się Bogu dokonać przełomu dziejów poprzez nią. Poprzez niewiastę. Tym słowem Pismo Święte odsyła nas do początków, do Księgi Rodzaju i sugeruje, że matka z dzieciątkiem oznacza nowe stworzenie, nowy początek. Na początku czasu zbawienia jest zatem Matka Boga, nasza Święta Matka. Piękne jest więc to, że rok rozpoczyna się od jej przyzywania. Piękne jest to, że lud wierny, jak niegdyś w Efezie, z radością głosi świętą Bożą Rodzicielkę. Rzeczywiście słowa Matka Boga wyrażają radosną pewność, że Pan kruche dzieciątko w ramionach swojej matki na zawsze zjednoczył się z naszym człowieczeństwem do tego stopnia, że nie jest ono już tylko nasze, ale Jego, Matka Boga. Niewiele słów, aby wyznać wieczne przymierze Pana z nami. Matka Boga. Jest to dogmat wiary, ale także dogmat nadziei. Bóg w człowieku i człowiek w Bogu na zawsze. Matka Boga, święta Matka Boga. W pełni czasów Ojciec zesłał swego Syna zrodzonego z niewiasty, ale tekst świętego Pawła dodaje drugie posłanie. Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Również w zesłaniu Ducha Matka odgrywa ważną rolę. Duch Święty zaczyna spoczywać na niej podczas zwiastowania, a następnie na początku Kościoła wstępuje na apostołów zgromadzonych na modlitwie z Maryją Matką. W ten sposób przyjęcie Maryi przyniosło nam największe dary. Ona Pana Majestatu uczyniła naszym bratem i pozwoliła Duchowi wołać w naszych sercach Abba, Ojcze. Macierzyństwo Maryi jest drogą do spotkania z ojcowską czułością Boga, drogą najbliższą, najbardziej bezpośrednią, najłatwiejszą. Macierzyństwo Maryi jest drogą do spotkania z ojcowską czułością Boga. To jest ten styl Boga. Matka prowadzi nas bowiem do początku i do serca wiary, która nie jest teorią ani zobowiązaniem, lecz ogromnym darem, który czyni nas umiłowanymi dziećmi, miejscem zamieszkania miłości Ojca. Dlatego przyjęcie matki do swojego życia nie jest wyborem pobożnościowym, lecz wymogiem wiary. Jeśli chcemy być chrześcijanami, musimy być Maryjni, synami Maryi.
Kościół potrzebuje Maryi, aby na nowo odkryć swoje oblicze kobiece, być bardziej podobnym do niej, która jako kobieta, dziewica i matka stanowi jego doskonały wzór i pierwowzór, aby uczynić miejsce dla kobiet i być życiodajnymi poprzez duszpasterstwo działające poprzez troskę i opiekę, cierpliwość i macierzyńską odwagę. Ale także świat potrzebuje spojrzenia na matki i kobiety, aby odnaleźć pokój, aby wyrwać się ze spirali przemocy i nienawiści i aby powrócić do posiadania ludzkiego spojrzenia i serca, które widzi. A każde społeczeństwo potrzebuje przyjęcia daru kobiety, każdej kobiety, szanowania jej, strzeżenia, docenienia, wiedząc, że ten, kto rani jedną kobietę, bez cześci Boga zrodzonego z niewiasty. Maryja, niewiasta, tak jak decydująca jest w pełni czasu, tak też ma znaczenie, zasadnicze znaczenie dla życia każdego z nas. Bo nikt nie zna czasów i pilnych spraw swoich dzieci lepiej niż matka. Ukazuje nam to po raz kolejny początek, pierwszy znak dokonany przez Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Tam właśnie Maryja zauważa, że brakuje wina i zwraca się do Niego. To potrzeby jej dzieci skłaniają ją, matkę, do przynaglenia Jezusa, aby zadziałał. W Kanie Galilejskiej Jezus mówi: napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Maryja, która zna nasze potrzeby, przyspiesza również dla nas przeobfite wylanie łaski i doprowadza nasze życie do pełni. Bracia i siostry, wszyscy mamy braki. Mamy momenty samotności, pustki, która domaga się wypełnienia. Kto może to uczynić, jeśli nie Maryja, Matka pełni? Kiedy jesteśmy kuszeni, aby zamknąć się w sobie, idźmy do niej. Kiedy nie możemy rozplątać węzłów życia, w niej szukajmy schronienia. Nasze czasy, którym brakuje pokoju, potrzebują matki, która na nowo poskłada ludzką rodzinę. Zwróćmy się do Maryi, aby stać się budowniczymi jedności i uczyńmy to z jej kreatywnością jako matki, która troszczy się o swoje dzieci, gromadzi je i pociesza, wysłuchuje ich strapień i ociera łzy. Patrzmy na tę ikonę bardzo czułą. Matka, z jaką czułością troszczy się o nas. Poświęćmy jej nasze życie. Ona z czułością będzie wiedziała, jak ukazać Jego pełnię. Ona bowiem poprowadzi nas do Jezusa, a Jezus jest pełnią czasu, całego czasu, naszego czasu, czasu każdego z nas. Rzeczywiście, jak zostało napisane, to nie pełnia czasu spowodowała, iż Syn Boży został posłany, lecz przeciwnie, posłanie Syna spowodowało pełnię czasu. Bracia i siostry, niech ten rok będzie wypełniony pociechą Pana. Niech ten rok będzie pełen macierzyńskiej czułości Maryi, świętej Bożej Rodzicielki. I teraz zapraszam was, abyście głośno powtórzyli: Święta Boża Rodzicielka, Święta Boża Rodzicielka, Święta Boża Rodzicielka. Tak jak podczas synodu efeskiego. Wysłuchaliśmy homilii Ojca Świętego.
poświęconej tej, której dzisiejszy dzień jest zadedykowany, świętej Bożej Rodzicielce Maryi. Chwila ciszy, aby medytować Słowo Boże. Na ekranach widzimy ikonę Matki Bożej Karmiącej, jak nazwał Ojciec Święty obraz. Ikona ta ukazuje czułość Matki wobec swojego ludu.